Łąki o tej porze wyglądają znakomicie, trawy falują, jaskry i jastruny kryją się w trawach. Ale żeby ta łąka tak pięknie wyglądała, musi być koszona. Jest to jedna z form opieki nad łąką, żeby nie wyrosły nam krzewy czy drzewa, czyli nie nastąpiła naturalna sukcesja. Jesteśmy w Łazienkach Królewskich w Warszawie, gdzie odbywają się warsztaty z tradycyjnego koszenia łąk kosami. Na tych warsztatach uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować kosę, jak ją założyć, jak wyklepać, jak naostrzyć i w końcu jak dobrze wykonywać ruchy, żeby łatwo było kosić. Poprosimy też eksperta o odpowiedź na pytanie, dlaczego kosić łąki, kiedy te łąki kosić i jak to robić, żeby to było łatwe i przyjemne. Sami zobaczcie, zapraszam. Pierwsza, druga, trzecia dekada czerwca to jest termin najbardziej optymalny do koszenia łąk. Ważne, żeby nie robić tego na hura w całym mieście, tylko robić to albo parcelami, albo parkami, albo wykaszać tylko połowę z tych terenów, które podlegają koszeniu. Zostawiamy tak naprawdę dla bioróżnorodności, po to, żeby te wszystkie owady zapylające, o których cały czas mówimy, miały bazę pokarmową, no i miejsce tak naprawdę schronienia choćby przed deszczem. Łąki wręcz powinny być koszone przynajmniej 1 do 2 razy w ciągu roku. Pierwszym terminem, tak jak powiedziałem wcześniej, jest czerwiec, drugi termin jest terminem sierpniowym, wrześniowym. Może nie do końca chodzi o samo koszenie łąk, tylko ogólnie zieleń miejską. Ludzie baczną uwagę zwracają na tereny zieleni miejskiej i tam widząc pewny harmider, po prostu podlegają presji tego, żeby to nagle uporządkować. Łąki naturalnie, geneza w ogóle powstania łąk jest nierozerwalnie związana z działalnością człowieka i tak naprawdę dzięki człowiekowi takie naturalne łąki występowały, no bo w normalnych warunkach podlegałyby one sukcesji wtórnej i po prostu zarastały rodzimymi roślinami. Mieliśmy tutaj przed chwilą przypadek, przyjechał chłopak nomen omen z Wrocławia, który pierwszy raz do ręki wziął kosę i za pierwszym razem idealnie podszedł do tematu i zaczął kosić, ale nie zna tych wszystkich rzeczy, które przez 4 godziny tutaj uskutecznialiśmy, czyli prawidłowe oprawienie, przygotowanie ostrza kosy, no i tak naprawdę cała technika i bezpieczeństwo użytkowania tego pradawnego, aczkolwiek żywego w XXI wieku instrumentu, narzędzia. Znaczy w mieście wydawać by się mogło, że koszenie kosą jest pewnego rodzaju szpanem i rzeczywiście tak jest. Bardzo dużo osób przychodzi, pyta się i wspomina jakby te czasy, kiedy kosami rzeczywiście się kosiło. Natomiast teraz w natłoku tak naprawdę wszystkich narzędzi ogrodniczych, tych hałasujących kosiarek, mamy tego tak naprawdę dość. Przede wszystkim samego hałasu, no i spalania tak naprawdę paliw kopalnych, które tworzą między innymi smog w późniejszym okresie. I tak naprawdę używając tych narzędzi degradujemy własne siedliska miejskie, w których żyjemy, których jesteśmy częścią. Zwyczajowo łąki w ogóle nie powinny być koszone kosiarkami, bo ta łąka, która jest za naszymi plecami, tak naprawdę nieprzerwanie rośnie od początku tego, nawet końca tamtego roku, bo wiele roślin jest tutaj dwuletnich. Natomiast kosiarką tak wysokiej trawy nie da się skosić, chyba że byłyby to specjalistyczne kosiarki. Natomiast takim zdroworozsądkowym podejściem jest właśnie wykorzystanie tych dawnych narzędzi, które gdzieś tam mamy pochowane, czy w piwnicach, czy po szopach, czy w garażu. Często zapomniane, zardzewiałe, ale tak naprawdę możemy je spokojnie przywrócić do życia i wykorzystać właśnie w przestrzeni miejskiej, promując pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć nowy styl, ale taką praktykę, która też jest związana z aktywnością na świeżym powietrzu, bo tego w ostatnich czasach najbardziej nam brakuje. Ten pokos oczywiście powinien być zebrany, bo gdybyśmy go zostawili w takiej formie, on po prostu wprowadzi do gleby bardzo duże ilości azotu. No i konsekwencja wieloletniego pojawiania się coraz większej ilości substancji organicznej spowoduje utratę tak naprawdę tych siedlisk łąkowych na rzecz gatunków, które wybitnie lubią azot. No pierwsza się pojawi pokrzywa, pojawią się łopiany, za nią wkroczy inwazyjna robinia akacjowa, no i cały szereg spektrum kolejnych gatunków zasiedli tą łąkę, no i tak naprawdę ta ruń łąkowa już nie przetrwa. Pokos, gdyby te warsztaty miały 2 dni, to byśmy zebrali jutro, bo lepsze jest coś takiego, że ten pokos po prostu przesnie na miejscu i też nie powinniśmy go zbierać od razu, bo w tym pokosie za moimi plecami jest bardzo dużo jajowadów, są też larwy czy motyli, różnego rodzaju zwierzęta, które gdzieś tam przysiadły na chwilę na kwiatku i po prostu one teraz mają czas do tego, żeby spokojnie wyjść, opuścić tą kryjówkę i po prostu oddali się w to miejsce, które jeszcze nie jest skoszone. Kosę trzeba odpowiednio przygotować, musi być wybitnie cienka właśnie do koszenia takiego krótkiego trawnika. Wszystkie rzeczy da się zrobić za pomocą tej właśnie kosy. Chyba najtrudniejsze to całe przygotowanie. To nie to, że kosa czeka na mnie, tylko muszę ją wyklepać, potem zaostrzyć, potem nałożyć. I ruch jest oczywiście specyficzny, trzeba się było go nauczyć.
Ale ponieważ trochę ćwiczę tai chi właśnie, więc naprawdę to się przydało, bo bardzo podobny jest ten ruch. Była to bardzo fajna rozrywka i rzeczywiście można poznać kolejną ciekawą umiejętność, której prawdopodobnie nigdy się w życiu nie wykorzysta. Jeżeli zainteresował Państwa temat projektowania i pielęgnacji łąk kwietnych, zapraszamy na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Karola Podymę z firmy Łąki Kwietne we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu. Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, czyli SAK, jest organizacją branżową, której zadaniem jest zrzeszanie, promowanie oraz edukacja architektów krajobrazu i innych specjalistów. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę www.sak.org.pl oraz na nasz fanpage na Facebooku.